Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie tutaj z Wysp Kanaryjskich. Chciałbym w dzisiejszym programie omówić temat związany z podkładkami. Tu mam przed sobą podkładkę Aronii Superhuman, ta podkładka A5, ona jest do harmonizowania struktur wody. I tu mam właśnie tą większą podkładkę również przed sobą, to jest A4. I co można ewentualnie zrobić z taką podkładką? Możemy ją stosować na dwa sposoby. Jeden sposób to jest trzymać ją w kuchni do harmonizowania struktur wody, kładąc baniak plastikowy, zawsze i kiedy jest plastikowy, drewniany, szklany, ale nigdy i w żadnym przypadku nie metalowy, ponieważ jeżeli jest baniak metalowy, odbije nam promieniowanie od podkładki, czyli woda nie będzie się harmonizowała w baniaku. Także kładąc butelkę wody na przykład wieczorem na całą noc, możemy z rana mieć bardzo smaczną, energetyczną wodę uzyskaną właśnie dzięki tej podkładce. Drugim takim sposobem jest harmonizowanie struktur jedzenia, które zjadamy, czyli kładzenie owoców na podkładce. Możemy nawet, jeżeli ktoś lubi mięso, ryby, może kłaść na przykład ryby, mięso, kotlety na takiej podkładce i to mięso będzie miało również o wiele lepszy smak, jeżeli jest jakiś czas na takiej podkładce. Mój kolega na przykład z Grenady, on trzyma to w lodówce i po prostu automatycznie, jeżeli kupuje warzywa, owoce, kładzie je na podkładce, które podkładki już są w lodówce usytuowane na półeczkach. I po prostu dzięki temu ma energetyzowane jabłka, pomidory, śliwki, arbuzy, melony i inne owoce. Właśnie dzięki tej podkładce, drodzy kochani, którą trzyma właśnie mój kolega w lodówce. I on wpadł na ten genialny pomysł i po prostu on lubi po prostu mieć to bezpośrednio w lodówce. Nie zajmuje mu to miejsca gdzieś w kuchni, na stoliku, ale po prostu bezpośrednio trzyma w lodówce. Jej przeznaczenie jest na harmonizowanie struktur wody, ale również może harmonizować struktury naszego jedzenia. Po prostu jeżeli dany owoc również posiada 70-80% wody, również ta woda, którą zawiera jabłko czy jakikolwiek owoc się zharmonizuje i również ma o wiele lepszy smak. Drugim takim faktorem i zastosowaniem tej podkładki jest dla osób starszych. Osoby, które mają reumatyzm, osoby, które posiadają bóle nóg, bóle stawów, bóle w miednicy, bóle pleców, no to właśnie mogą stosować tę podkładkę pod materac, kładąc ją pod materac na swoim łóżku i po prostu o wiele lepiej się poczują, nie będą mieć już takich silnych bólów nóg, ani pleców, ani miednicy w związku z działaniem promieniowania tej podkładki. Miałem przypadek z Holandii, pewien DJ wziął tą podkładkę pod swój materac. Zawsze chrapał, jego żona mówiła, że zawsze chrapał i zawsze nie mógł spać. Dzięki tej podkładce jego sen był spokojny, nie miał żadnego chrapania, spał spokojnie, nie był nerwowy w nocy, był uspokojony. Dlatego właśnie ta podkładka działa, można ją stosować do kuchni i można ją również stosować no, pod materac, gdzie śpimy po prostu, żeby jako odpromiennik, jako chroniący nas przed działaniem żył wodnych, ewentualnie innego promieniowania, które znajduje się w naszym pokoju. To jest właśnie ta podkładka. Ja bym chciał dodać, że pod YouTube'em będzie mój e-mail, ewentualnie sklep internetowy, gdzie osoby zainteresowane mogą zakupić naszą podkładkę. Serdecznie, drodzy kochani, was pozdrawiam. Tutaj z Teneryfy i do widzenia.